Cieszymy się ogromnie, że w takim licznym gronie dzisiaj będziemy to nasze święto czcić. Będziemy mieli dosyć skomplikowany czas dzisiejszego spotkania. To święto będzie różnorodne pod każdą postacią. Będziemy się zachwycać galą sportu gminy Puck i tu nasze jak największe, jak najserdeczniejsze gratulacje dla sportowców gminy Puck. Spotkamy się z twórcami ludowymi, spotkamy się z artystami, amatorami, także z twórcami kwalifikowanymi i ten wernisaż prac, który tutaj dzisiaj będzie także naszym udziałem, jest tym symbolem atrakcyjności doznań sztuki. I oczywiście tradycyjnie już 19. spotkanie rodzin muzykujących da nam okazję do uświadomienia sobie, że to fundamentalne spotkanie ze sztuką, które dokonuje się w rodzinie, staje się odskocznią, staje się wyzwaniem rzuconym młodemu człowiekowi, by ten rozwój intelektualny, rozwój duchowy, rozwój artystyczny był kwalifikowany jako wyznaczenie celu życia człowieka. I w tym wieczorze bożonarodzeniowym zamykanie w kontekście życzeń tych najlepszych, najserdeczniejszych, gorących, płynących z serca właśnie tutaj ma swój właściwy wymiar, swoje miejsce. Myślę, że to spotkanie dla nas będzie spotkaniem ze wszech miar uroczystym. Spotkaniem wokół położonego opłatka, symbolicznego chleba, przywołującego pamięć Bożego Narodzenia, wcielenie Bożego Słowa. Myślę, że przy tym blasku świecy, w tym sianku, żółbka, dzisiejsze spotkanie będzie spotkaniem prawdziwie rodzinnym. Bardzo proszę księdza kanonika Zbigniewa Kulikowskiego o przekazanie nam tych emocji religijnych, które są związane z tym czasem. Czasem Adwentu, czasem radości. Dzisiejsza niedziela to niedziela Gaudety, a więc ta nasza radość tu dzisiaj niech się dokonuje także w tej właściwej perspektywie. Bardzo proszę, księdze Zbigniewie. Witam Państwa, witam moich kochanych parafian, witam zespoły, rodziny muzykujące. Moi panie, cóż powiedzieć, pan dentat mnie nie uprzedził, że mi da tutaj głos, więc tak muszę powiedzieć, mnie serca, co mi serce dyktuje, tak siedząc pod chwilami sobie myślałem. Moi kochani, przede wszystkim chcę bardzo podziękować, że te spotkania rodzinne mają miejsce przed Bożym Narodzeniem. Bo to już jest takie duchowe przygotowanie i do Wigilii, do Świąt Bożego Narodzenia. Bardzo piękne przygotowanie. Chwała za to, panie dyrektorze, że to jest właśnie teraz, w tym czasie. Drugie podziękowanie za to, że to ma miejsce w Żeliszczewie. Mogę na wszystkie miejscowości gminy i powiatu polskiego pozazdrościć takiej uczty duchowej, jaką my mamy możliwość tu w Żeliszczewie przeżywać. Jak możemy się tu w czasie tak pięknej, że tak powiem, cudzysłowie, imprezy naładować i już przygotować przez to do Świąt Bożego Narodzenia, jak pan Janek był uprzejmy wspomnieć, do tajemnicy wcielenia Syna Bożego i Bożego Narodzenia. Mogło na mini pozazdrościć. Za to wielkie dzięki panu dyrektorowi i panu wójtowi, władzom naszej gminy, że właśnie tu w Grodzie Żeliszewskim ma miejsce tak piękne spotkanie rodzin muzykujących i śpiewających. Moi kochani, są trzy wartości, które najbardziej rodzinę łączą, umacniają i uświęcają. Pierwsze miejsce oczywiście Pan Bóg. Drugie miejsce wspólna rodzinna modlitwa. Zwłaszcza gdy są w komplecie wieczorem, czy też w niedzielę i święta i tak dalej. I druga wartość to wspólny rodzinny śpiew, wspólna rodzina muzykowanie. Dzisiaj w tych czasach kryzysu, nie tylko materialnego, ale i moralnego, kryzysu wartości.
możemy i powinniśmy tym bardziej śpiewać, bo śpiew podnosi na duchu, jednoczy, uświęca nas. Takie cztery złote myśli o śpiewaniu i muzykowaniu, bowiem większość pewnie zna. Mamy święta ustne znane, ta złota jego myśl całemu światu, na okrągło powtarzana, muzyka to dobrze śpiewa, nie kto śpiewa, niektórzy powie kto śpiewa, ten podwójnie się modli, to nieprawda. Kto dobrze śpiewa, bo ten, który fałszuje, lepiej w ogóle nie śpiewa. Więc kto dobrze śpiewa, ten modli się podwójnie. I to jest racja. Druga jego myśl. Muzyka i śpiew są potrzebą serca kochającego. Trzecia myśl, już nie Augustyna. Wielką moc posiada śpiew. Rozprasza smutek, koi gniew. No i wreszcie to zdanie najpiękniejsze wielkiego Goethego, znane zapewne też wszystkim. Gdzie słyszy śpiew, tam chodź, tam dobre serca mają, bo źli ludzie wierzeni, ci nigdy nie śpiewają. A więc te rodziny, w których jest wspólna rodzina, muzyka i śpiew, są znakiem, że to są fantastyczne rodziny. Thank you.
Kłódź, do gali sportu gminnego. Myślę, że ten etap naszego dzisiejszego spotkania będzie równie wielki i wspaniały. Kapituła dokonała na spotkaniu 2 grudnia 2013 roku zatwierdzenie listy nagrodzonych sportowców. Wśród wybranych są pani Czubakowska Paulina Sławutowo w dyscyplinie żeglarstwo, pan Darga Marcin ze Starzyna lekkoatletyka, pan Głowienka Szymon z Nierzrzewa sporty siłowe, trójbój siłowy, pan Grenbart Jacek z Połczyna springboard, pan Joskowski Jan z Widlina sporty siłowe, trójbój siłowy, pan Lademan Radosław ze Śniewa, lekkoatletyka, pani Alicja Szopa ze Strzelna, lekkoatletyka, pani Parchem Ryszarda z Strzelno, reprezentuje RCTS Strzelno, lekkoatletyka, i pan Franciszek Tuszer reprezentuje RCTS Starzyno, tenis stołowy. Bardzo proszę członków kapituły o wejście na scenę, a pana Brunona o przedstawienie postaci sportowców. Marcin Darga. Czy jest? W każdym bądź razie wymaga prezentacji. Marcin Darga, znakomity lekkoatleta ze Starzyna młodego pokolenia, w klasyfikacji w tabeli wojewódzkiej zdobył pierwsze miejsce w rzucie dyskiem dwukilogramowym 50 metrów i 51 centymetrów, natomiast w knięciu kulą, kula waży 7,5 kg, 16 metrów i 16 centymetrów. A teraz Szymon Głowienka z Gnieżdżewa. Czy jest? Jest. Proszę Państwa, mam przyjemność przedstawić bardzo młodego sportowca, zaledwie 16 lat. Rekordzista Polski w swojej kategorii wagowej w wieku 16 lat w trójboju siłowym 555 kg, a w poszczególnych konkurencjach to przysiad ze sztangą 190 kg, wyciskanie sztangi leżąc 155 kg, a martwy ciąg, tak zwany martwy ciąg, to znaczy sztanga jest na dole i trzeba na wyprostowane, do wyprostowanego tułowia 210 kg. Miejsce piąte na Mistrzostwach Świata juniorów do lat 18. Bardzo proszę. Szymon Głowienka. A teraz miło mi przedstawić Jacek Grenbart z Połczyna, znany z naszych festynów. Uprawia dyscyplinę Timber Sports, a jego koronną konkurencją to jest springboard, gdzie ma rekord Polski. To właśnie ta konkurencja, gdzie odbywa się chociażby na poziomie 3 metrów, a w ogóle to ten zawodnik jest no po prostu najzręczniejszy w konkurencjach, gdzie ma do czynienia ze siekierą. I między innymi on reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata w Stuttgarcie. Polska wtedy zajęła ex aequo miejsca od 9 do 16. Ale oprócz tego, że właśnie zajmuje się tą dyscypliną, jest chyba najwszechstronniejszym sportowcem w gminie Puc, ponieważ ponadto sukcesami uprawia i piłkę nożną, i piłkę siatkową, i unihokej, i kręgle, a także jest również w tym roku był najwszechstronniejszym lekkoatletą, startował w 10-boju lekkoatletycznym, gdzie trzeba biegać i płotki, skakać o tyczce i biegać na 1500 metrów. W każdym bądź razie niewątpliwie najwszechstronniejszy sportowiec gminy Puc. A jeszcze szachy narciarskie, pan Wadek. A teraz, proszę Państwa, przedstawiam najsilniejszego, niewątpliwie tutaj człowieka spośród naszego grona, Jan Joskowski, Widlino, w swojej kategorii wagowej, jako 23-latek, najlepszy w Polsce i podobnie jak tutaj jego kolega młodszy z Gnieżdżewa, ma wszystkie rekordy Polski, uwaga, w trójboju 915,5 kg. I tutaj między nimi ten człowiek,
Na barkach ze sztangą przysiadł i wstał 340 kg. Brawa! Wyciskany leżąc 242,5 kg, natomiast martwy ciąg, jak już Państwu mówiłem, na czym to polega, 337,5 kg. A teraz chciałbym przedstawić jednego z najszybszych sprinterów w skali powiatu pólskiego, Radosław Lademan. Tak patrzę, czy jest tutaj młodziutki człowiek? Jest, bardzo proszę. Oto jeden z najlepszych juniorów w województwie pomorskim. Na 100 metrów biega 11,18, wespół ze swoimi kolegami, zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Polski Juniorów, uzyskując wtedy sztafetę, uzyskała to Pucka, tak? 42,38. Oto jeden z najlepszych sprinterów na naszym terenie. A teraz przedstawiam jednego z najlepszych, najszybszych sprinterów juniorów w Polsce. Oczywiście w skali powiatu, najlepszy niewątpliwie, Tomasz Mudlaw z Domatowa. Jego największy sukces to jako reprezentant w sztafecie 4x100 metrów w Polsce. Polska zdobyła wtedy złoty medal na Mistrzostwach Wielki we Włoszech, ale wynik, uwaga, 39 sekund i 80 setnych. Przyjdźmy sobie Państwo, jak szybko ci młodzi ludzie, plus jeszcze trzech z Polski, musieli szybko biegać. A on jest najlepszy w województwie pomorskim wśród juniorów, 10,78. Natomiast na stadionie pólskim na Mistrzostwach Gminy uzyskał ręcznie mierzony czas 10,5 sekundy. Najszybszy człowiek. A teraz chciałbym Państwu przedstawić ponownie lekkoatletkę, reprezentantkę RZS-u Strzelną, Parkem Ryszardę. Prosimy bardzo. Na Mistrzostwach Polski Weteranów w swojej kategorii wiekowej zdobyła Mistrzostwo Polski w pchnięciu kulą, w rzucie młotem i w rzucie oszczepem. Natomiast w Stargardzie Szczecińskim na Mistrzostwach Polski w wielobojach rzutowych również zdobyła Mistrzostwo Polski. Bardzo proszę, teraz zaprezentujemy Alicję Szopa. Jest? Jest. Oto proszę Państwa, ze Strzelna, mistrzyni gminy w kręglach, jak również znakomita w tenisie i stołowym, i ziemnym. W tenisie stołowym po prostu jest w ogóle zdecydowanie najlepsza wśród kobiet na terenie ziemi puckiej, natomiast w tenisie ziemnym również jest zdecydowanie najlepsza, między innymi w Toruniu na ogólnopolskich zawodach zdobyła miejsce trzecie, a dwa razy wygrywała turnieje tenisa ziemnego w Juracie. A teraz chciałbym Państwu przedstawić pana Franciszka Tuszer. Franciszek Tuszer, reprezentant RZS Starzyno, najlepszy ping-pongista w skali dziejów. Ponad 40 lat do ścisłej czołówki gminy Puck należy. I teraz na ostatnio, kilka dni temu, kiedy była inauguracja sezonu tenisa stołowego, tak zwana liga klasyfikacyjna, również wygrał ze wszystkimi w skali powiatu. Brawa, pan Franciszek Tuszer. A więc teraz zasłużone gratulacje i nagrody dla najlepszych sportowców, która wyłoniła kapituła. Nie przesadzę, Szanowni Państwo, jeżeli powiem, że to jest nasza duma sportowa, duma gminy Puck i duma ziemi puckiej. Tak jak sprawodawca mówił, są tutaj mistrzowie świata, mistrzowie Europy, mistrzowie Polski. Najlepiej pływają, najlepiej biegają, najlepiej w tenisa grają i najszybciej, najlepiej drzewa ścinają i wyciskają 915 kilogramów trójboju, to ja tak nie bardzo umiem sobie policzyć, ale to wychodzi po 305 za jednym razem, ale to jest chyba niemożliwe. Ale te cuda zdarzają się na ziemi puckiej. Akurat ten siłacz chodził do szkoły w Połuchowie, gdzie nie było sali gimnastycznej i do dzisiaj nie ma, ale jest nadzieja, że będzie.
Ja chciałbym też tutaj bardzo serdecznie Wam pogratulować Waszych zdolności, umiejętności i samozaparcia, bo czasami też te sporty kosztują, są drogie i szukacie możliwości sponsorów, żeby sfinansować te swoje działania. Nie zawsze gmina ma te możliwości zgodnie z ustawą, żeby realizować pewne cele i zamierzenia, ale takim działamy w systemie prawnym. Także też gratulacje za to, że umiecie znaleźć tych ludzi dobrej woli, którzy umieją i chcą Was wesprzeć. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że w tym roku wydaliśmy spore pieniądze na sport. Oddaliśmy do użytku salę gimnastyczną w Leśniewie za 4 200 000. Oddaliśmy do użytku 3 boiska wielofunkcyjne w Nierzewie, w Swarzewie i w Domatowie. Również już jesteśmy po podpisanej umowie na budowę boiska wielofunkcyjnego w Połczynie i również zakończyliśmy już procedurę. Są złożone dokumenty na boiska wielofunkcyjne w kolejnych 4 miejscowościach. Czy się stanie to w przyszłym roku, to jeszcze zobaczymy, jakie będą możliwości finansowe, ale przygotowane projekty są dla Rychowa Górnego, boisk wielofunkcyjnych, Połchowo posiada, Strzelno, Mieroszyno i Leśniewo. Mam nadzieję, że te zadania się nam powiodą i będzie można ćwiczyć i lekką atletykę, i sporty wyczynowe, a też została oddana siłownia w Leśniewie, gdzie można sobie poćwiczyć pod ciepłym dachem i w przestrzeni. Te warunki do tej pory nie zaistniały, ale zaistniały sukcesy. To znaczy upór i talent dają tą niesamowitą satysfakcję. Przede wszystkim Wam, Waszym bliskim, rodzinom. Gratuluję Wam jeszcze raz i życzę wielu, wielu sukcesów. I dalej mieszkajcie w gminie Puck i żeby wszędzie było wiadomo, ten człowiek przyjechał z gminy Puck. Wszystkiego dobrego.
Bardzo proszę panią Urszulę Stachowiak o przedstawienie grupy plastycznej, o stworzenie tego wspaniałego imażu emocji sztuki właśnie tu dzisiejszego wieczoru. Dziękuję bardzo. Witam państwa serdecznie. Na początku powiem, że kiedy pan dyrektor zaproponował mi prowadzenie zajęć w tutejszym ośrodku kultury, miałam pewne obawy, zastanawiałam się, czy będą chętni uprawiać tego rodzaju sztukę, ale zgłosiły się osoby dorosłe, przyszła młodzież, przychodzi ich coraz więcej. Pani przychodzą, żeby spełniać swoje marzenia, rozwijać swoje talenty, ćwiczyć warsztat, a przede wszystkim, żeby choć na kilka godzin w tygodniu oderwać się od codzienności i zrobić coś dla siebie. Niektóre panie po raz pierwszy malują i rysują. Zawsze pozostawało to w sferze ich marzeń tylko, ale proszę spojrzeć, z jakim skutkiem tworzą w tej chwili. Moja rola polega na tym, że uczę panie warsztatu, to oczywiste jest, ale przede wszystkim uczę panie wrażliwości, innego spojrzenia na wszystko, co nas otacza i odkrywanie piękna. Malujemy, rysujemy, a w niedalekiej przyszłości chcemy zająć się grafiką, oczywiście na miarę naszych możliwości tutaj, czyli będzie to monotypia i linolek. Marzy nam się i mam nadzieję, że w niedługiej przyszłości otworzymy pracownię rzeźby. Ponieważ na otwarciu roku kulturalnego w Mechowie obiecywałam panu wójtowi, który nie wierzył, że ma w swojej gminie tak uzdolnione mieszkanki, że będzie okazja je poznać na wernisażu. W związku z tym zapraszam wszystkie obecne tutaj moje podopieczne panie i młodzież, przybyłe na scenę na chwilę. Zapraszam. Nie wszystkie panie wzięły udział w tym wernisażu. Z takich czy innych przyczyn nie były jeszcze gotowe, ale mam nadzieję, że przy kolejnej okazji będą już wszystkie. Młodzież również nie przybyła, bo mają jakieś ważniejsze zadania. Ale te panie, które są, poproszę, aby przedstawiły się z imienia i nazwiska, bo nie chcę, niektóre nazwiska są tak trudne, nie chcę czegoś pomylić. Dzień dobry, Ewelina Danecka z Polska. Beata Radenga z Ristrzewo. Dorota Patrusz z Ristrzewo. Kasia Rudolf, Ristrzewo. Hanna Tranto, Puck. Danuta Gołębiowska, Rykowo Górne. Anna Wiśniewska z Ristrzewo. Martyna Szymańska z Ristrzewo. Paulina Wiśniewska z Ristrzewo. Julia Patrusz z Ristrzewo. Zosia Patrusz z Ristrzewo. Zapraszam zatem do oglądania wystawy i do rozmów z naszymi artystkami. Z tej strony mogą państwo zobaczyć prace malarskie wykonane techniką akrylową oraz pastelami. Na tych dwóch ścianach są prace młodzieży, tutaj rysunek dorosły i pozostałe prace malarskie, a także tutaj są trzy prace, które są jakby pastiżem dzieł znanych wykonawców. Zapraszam do oglądania i dziękuję państwu bardzo. Oprócz wielu walorów prawdziwego muzykowania niewątpliwie to jest to, że muzyka łączy rodziny. Łączy do tego stopnia,
chociażby przykładowo, jak połączyło się małżeństwo Glowienkę Ludwika i Józef Glowienkę z Zaszczubia. Ich połączył chór, kiedy śpiewali jeszcze za czasów narzeczeństwa w kościele w chórze w Mechowie i śpiewają do dnia dzisiejszego. Mamy 19 koncert, a Państwo Glowienkę już dzisiaj będą występować po raz 18. Występowaliby każdorazowo, ale niestety pewnego roku pan Józef był w szpitalu i nie ma. Ale są zawsze z nami, również dzisiaj. I bardzo proszę, duet małżeński Ludwika i Józefa Glowienkę o występ. Śpiewam się na dźwigu dźwigowy, piosenkę z nim